Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey i gramy dziś w Darkest Dungeon. A więc cóż, od ostatniego spotkania doszło do tego, że znowu zbankrutowałem. Dlatego dużo nie trzeba mówić. Posprzedawałem trochę tego. Nadrobiłem, powiedzmy, zaległości w ulepszaniu bohaterów i innych rzeczach. Jednak ze względu na kruchość gotówki idziemy znowu na krótką wyprawę. Myślałem, czy by nie pójść spróbować swoich sił przeciwko Syrenie, no ale jednak niestety na wyprawę typu boss nie pójdę bez odpowiednich przygotowań. Dlatego też, no, krótkie. I niestety to jest wszystko, co bierzemy. Nic więcej. Pewnie będę tego żałował, pewnie zginę. Ale nie ma przebacz. Ja muszę uzyskać jakkolwiek kasę. I no, rozumiecie, ogólny postęp. Bez tego w sumie nic się nie uda. Breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. 100% bitew, więc trzeba mieć nadzieję, że będzie ich mało. Zobaczmy, co mamy. Kiepsko. No dobra. Na dzisiejszy odcinek nie mam żadnych chyba tematów, które chciałbym poruszać. No i tak po prostu stwierdziłem, że już prawie mamy więcej niż mieliśmy na początku. Także no, tak czy jak wyprawa już jest dosyć udana, ale kontynuując. Nie miałem pomysłu na ten odcinek, stwierdziłem, że tak będzie starodawnie, bez jakiegoś motywu przewodniego. I oczywiście to będzie bitwa. Nie. Tak więc, dawaj to. A więc tak. Może się uda. Nie, nie udało. A teraz, i no jeśli trafi, to achievement za polowanie na bestię. Super. Szkoda tylko, że tak właściwie to już powinienem dawno go dostać. Dopiero teraz wlazł. I w sumie, nawet patrząc na to, że wziąłem antykwariuszkę, to można łatwo stwierdzić, że wyprawa ta ma głównie charakter właśnie zarobkowy. Nie patrzę na jakieś inne rzeczy. Potrzebuję po prostu złota. Kasy. Mam one, jak zwał, tak zwał. No, tak czy jak, jeśli ktokolwiek przeżyje, to jesteśmy na plusie. A tutaj jakieś negatywne coś. Za krwi? To jest. A. Brawo ja. Zamyśliłem się, no ale dobra. Mam nadzieję, że to wszystko, w sensie ta rządza krwi, nie będzie niczym takim fatalnym, tak jak to się wydaje. No i cóż, zaczynam bitwę, więc zaczynam od gardy. Już się opłaciła. Już się opłaciła. O, i kolejne uderzenie od gardy. Jak pięknie. Dobra, ta dwójka już jest niegroźna, więc najlepiej chyba byłoby go zatruć, tylko to ci najlepiej. Trzy. Jeśli jest brane pod uwagę wszystko, to słabo, jeśli nie, no to byłaby szansa, żeby go unicestwić. I tak było wszystko brane pod uwagę, niestety. Czyżby? No i unicestwiony w sumie dzięki temu, że piesła wziąłem. I kolejna kontra. Jak ja lubię to w tej grze. Żeby nie było na ogół, to jednak nie przepadam za tarczą i w ogóle za takimi mechanikami, powiedzmy, obronnymi. Chociaż żeby nie było jakieś tam uniki. Czasami odparowanie ciosu fajna rzecz, ale nie tarcza, nie ciężki pancerz, rozumiecie, nie moje klimaty. Dobra, co? W sumie może jeszcze przeżyć, ale z drugiej strony to jest groźniejsze. Tak więc teraz on się ruszy.
jedziałem. No ale kontra go dobije. A tutaj, dzięki mojej wspaniałej myślności. Dobra, nie było to konieczne. W sumie i tak by kontra go dobiła. No. Tak więc to był najkrótszy odcinek chyba ze wszystkich. Już wiem, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Ale wracając. Ukończyłem wszystko, wiem, że już w tych salach nie będzie bitew. Chociaż można przeglądać te miejsca. Kto wie, może natrafimy nawet na coś, co... da nam taki zarobek, o którym nie myśleliśmy w ogóle. Tak, ta bitwa na pewno da wspaniały zarobek. Nie no, w sumie mogłoby jeszcze się okazać, że nie jest tak kolorowo, jak się wydaje. Niby, no ale... Dobra, już powtarzam za dużo tego, ale... Jednakowoż, nie uważam, by ta bitwa miała spowodować jakieś większe bądź mniejsze problemy. I w sumie prawdopodobnie nawet miałem rację. Muszę przyznać dosyć wysokie odporności, jak na takiego... żołądka, co to jest za choroba znowu. A. Mogło być gorzej, szczerze. W sumie można powiedzieć, że za samą antykwariuszkę już potroiłem swój kapitał początkowy. A tu był jakiś obiekt? Nie zwróciłem uwagi. A dobra. Tam nie da się niczego znaleźć, więc idziemy dalej. Lecak. Mapa, super. Po co w ogóle ruszałem? Powiem szczerze, nie wiem po co ruszałem. Wiem, że to się zaczęło spalało i tyle. No oczywiście. Wspaniałomyślnie stwierdziłem, że ja to ruszę. I mam już skutki mojego wspaniałego ruszę to. Mamy wrogów. W sumie tych samych, którzy są zazwyczaj na dziedzińcu, tylko że ten zamiast tam... No tego, tamtego, no. Zamiast swojego talerzyka, czy tam tacy, nie pamiętam co on nosił, ma... kartkę. I w sumie to chyba tyle z wszelkich różnic. Pewnie mogę nabawić sobie bohaterów teraz klątwy. Przez to zużycie krwi wzrośnie. Dokładnie tak jak mówiłem. Chociaż jednocześnie umożliwi to nowości. Między innymi fanatyk będzie mógł mnie już zacząć atakować. Fanatyk, czyli można powiedzieć specjalna wersja minibossa, tylko dostępna jeśli mam bohaterów z klątwą. Potem dodatkowo może w końcu zdobędę jakieś rzeczy, które wzmacniają efekt klątwy na zasadzie im więcej, tym mocniejsza. O! A trifling victory. But a victory nonetheless. Proszę, proszę, co my tu mamy? Kolejny jakiś achievement. Tym razem nie powiem wam nawet za co, bo... Jeśli to jest coś z... tego właśnie Kermana z Nowego Dworu, Crimson Curt, jak zwał, tak zwał, to już miałem wszystkie. Także tym bardziej, no naprawdę, nie jestem w stanie przekazać czemu. Kolejna bitwa. Aha. Mogę to spróbować spalić, albo... Nie no, dawaj ta bitwę. Pewnie nie będę żałował tego wcześniej czy później. No ale jednak. Ja chcę bitwy, ja chcę okazji do tego, żeby zarobić, dostać jakieś nagrody, cokolwiek, więc... Więc kara boska. No na to się jako kontrowanie wszystkich ataków przez okres kilku rund.
No i zaraz pokażę wam, jak to wspaniale będzie wynikało, tylko najpierw zwiększam szansę na to, że Garda trafi. Dziap! No, w sumie nawet nie wiem, czy coś jeszcze jest do powiedzenia. Poza tym, że dzisiaj wyjątkowo krótko będzie i tak z odcinkiem. Mam zaledwie 10 minut na liczniku, a już kończymy wszystko. Więc może wyjątkowo połączę dwie wyprawy. Dobra. Teraz to. Ideolo. Tak, teraz Kamar ma 6. A dobra, znowu dwójkę rusza. Komar prawie martwy, to też prawie martwe. Komar już się ruszył, więc 100 dobijamy. I w sumie można już wdzięcznie powiedzieć. No w sumie doraźnie, no nieważne, sam nie wiem w sumie jak. Ale można powiedzieć wprost, że kolejne? Właśnie w tym momencie zrobiliśmy wszystko, co się dało. Niby tutaj zostało coś, tu coś, ale nie. Ja już tam się nie wracam, chociaż... Ja no wiecie co, odcinek jest na tyle krótki, że jestem w stanie może nawet to zrobić. Spalę w sumie te pochodnie. Nie wiem, czy to jest konieczne, patrząc na drużynę. No, jednakowoż. Chociaż trochę zmniejszy im stres przez jakiś czas. Muszę przyznać, że za czasów, kiedy ja zaczynam przygodę z Darkestem, nie było widać aż tak dobrze, kiedy jest dużo pochodni, kiedy mało. No tak się był ten wskaźnik, ale nie było różnicy, rozumiecie, wyglądowej, aż takiej wielkiej. Ach. Gra się rozwinęła jak nic. I kara boska. Niech będzie na niego. Mamy trzech takich. Może być spore wyzwanie. Chociaż patrząc na moje obszarowe rozkrwawienie wrogów i na obszarowe rzuty sztyltami, może jest jeszcze nadzieja na to, żebyśmy jednak zwyciężyli. Bez większych problemów. Dobra, teraz... W sumie teraz nie ma nic do zrobienia, więc kto ma najmniejszą odporność? 4. W sumie ten, jeśli go zarażę, to już jest prawie martwy, więc nawet nie trzeba się nim przejmować. Nie, w sumie jeśli trafi w niego, to jest martwy. W ogóle tak też ostatnio zaobserwowałem, że w sumie to są jakieś pająko, podobne rzeczy na jakichś trupach czy czymś w tym stylu, więc... No. Trudno powiedzieć, że my tak naprawdę walczymy z tym ciałem, czy z tą głową. Czy jednak jakoś to się zespoliło i walczymy z całością. Ale mniejsza o to. Ta dwójka jest martwa, pieseł tutaj. Dwa na rundę, no. Trochę za mało. Więc nawrzeszczymy sobie na drużynę. I za chwilę zwyciężamy już. Tym razem już naprawdę... Zdrzę tego już. Jednakowo... Tym razem zwyciężamy... całkowicie wyprawę. Nie będzie już dalszej części. Kilkanaście minut jest. Tak więc no. Dużo skarbów. Opłaciło się tu przyjść jednak. A tutaj widzimy stertę kości, którą w sumie nie wiem, co mam zrobić. Ale co mi szkodzi, szturchnę palcem. No i nic nie ma. No więc cóż, tym razem już oficjalnie mogę powiedzieć, wyprawa bardzo udana, króciutka, co prawda. Jednakowo dała zysk, 3000 tutaj i... 6715. Tutaj. Jakieś tam mniej istotne rzeczy, trochę tego. I w sumie... Fajnie. Można powiedzieć, że przygotowała mi drużynę już na spotkanie całkowite. O! Fajnie! Wiecie co, teraz już... Mów szczerze, zwiększyłem to wszystko, bo chciałem pokazać, jak to wygląda. Może z czasem zmniejszymy znowu. Co my tu mamy? A. Chyba to już miałem, ale... U.
Wiecie co, chyba już naprawdę jest pora zmierzyć się z syreną. Oczywiście to nie w dzisiejszym odcinku, ale jestem gotów. Zobaczmy tylko na zakończenie. Trendowaty. Muszę przyznać, że ostatnio zapomniałem zrekrutować. I Flageland. This man understands that adversity and existence are one and the same. Leniwe oko. Może być. Nawet fajne, jak na Flaglanta. Wiesz co, nie. Dzisiejszy odcinek pokazuje mi, że... Chwila, badaczka zarazy, mamy jakąś? Tego też nie mam. No proszę, proszę. Bierę. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Tak więc w sumie może jeszcze na zakończenie zobaczyłbym, czy jest coś, co mógłbym tutaj zrobić. Zmniejszenie kosztów. Nie, jeszcze nie pora na to. Nie, nie. Gdzie to jest? Jest. A już niewiele brakuje. Już niewiele. No tutaj, nie wiem czy pokazywałem, ale... Wszyscy nasi bohaterowie. Martwi. Tragic extent of my failings. A tutaj właśnie można powiedzieć najprościej, że są jakieś takie historie powiązane z różnymi w sumie. Nawet nie wiem, z czym można najprościej powiedzieć, są te wszystkie notatki. Tak więc, no, całkowicie na zakończenie mogę powiedzieć, że jestem skłonny. A nie to. No więc jestem skłonny powiedzieć nawet, że pora trochę poulepszać tutaj to wszystko. Gilded icons and dogmatic rituals. For some, a tonic against the bloodshed. I na koniec niech będzie. To. A man in a robe. I. Claiming communion with the divine. Madness. Niech będzie to. A little hope, however desperate, is never without worth. I proszę, pomału zaczyna to lepiej wyglądać. Znaczy wiecie co, dobra, oberże też już ulepszymy, jeśli jesteśmy na tym etapie. Prawda jest to dużo bardziej kosztowne, ze względu na portrety. All manner of diversion and dalliance await those who cross the threshold with coin in hand. W sumie teraz to bym chciał usłyszeć. No nie ma tekstu. Strong drink, a game of chance, and companionship. The rush of life. W sumie to też dajemy tutaj. With enough ale, maybe they can be inured against the horrors below. 23%, czyli 1/3. I widzicie, tutaj też zaczyna to ładniej wyglądać. Wszystko, po prostu wszystko wraz z postępem będzie lepiej wyglądało. W sumie na samym całkowite zakończenie można byłoby nawet... Super. 9 tego, gdybym to wcześniej zauważył, bym miał. A gdzie to jest? Bierzemy to na koniec, po prostu już lepszych bohaterów będę miał. Dostępnych w ogóle, więc... More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. Ja wiem, czy Diligence się trochę zmienił. Tak, chyba się zmienił. Także no, już mamy 18 minut ze względu na to, że trochę wiosnę posiedziałem. Widzicie, może w końcu jakieś różnice. No i to już całkowicie wszystko. Do zobaczenia w następnych przygodach w Darkest Dungeon. Hej!